kroki, betonowe bloki. Co by się nie stało, nigdy nie zapomnę o nich. Moje ulice, brudne ulice, wychowały mnie, a więc na nich oblicze. Moje bloki, betonowe bloki, co by się nie stało, nigdy nie zapomnę o nich. Siemano, z tej strony Poetic. Zapraszam was na krótki wywiad, jak widzicie, jesteśmy przy festiwalu na Wojska Polskiego. Slam kanapa dla rap prosto z Ełku. Posłuchaj tego. Z tego względu, że teraz w tej chwili jestem w Anglii, nie przybywam w Ełku. Jakoś taka zajawka weszła na dubstep, jakieś takie śpiewane refreny, bardziej kobiece wokale, no to mi się teraz bardziej podoba, nie słucham tak za bardzo rapu, polskiego zwłaszcza. Co do inspiracji, no to kiedyś wiadomo, jak się zaczynało słuchać, to się słuchało tylko polskiego rapu. A nie wiem, gdy się słucha tego więcej, nie wiem, przykładowo nam się słuchało PZ-a, Dramatika, tych starych płyt, to wiadomo, że człowiek nawet nie chcąc inspiruje się tym, tak, słychać w tych wokalach. Dzisiaj jak na przykład, kiedyś jak ratowałem te wszystkie płyty PZ-a z Nunem, to dzisiaj jak słucham właśnie tej swojej pierwszej płyty, to wtedy tego nie słyszałem, ale dzisiaj tak słyszę, że tutaj trochę w akcenty coś jak PZ idzie, nie? I myślę, że właśnie to przez to też właśnie stwierdziłem, że może tak nie słuchać tego za bardzo, bo sam przez się to przechodzi, nie? Twój wokal, w twoje tam, nie wiem, teksty, jakieś myśli, nie wiem, no i to tak idzie, nie? Dlatego dzisiaj właśnie jakoś tak staram się odciąć od tego, jakieś takie inne klimaty w ogóle sobie zarzucam, nie? No jak właśnie nagrywałem pierwszą płytę 4 lata temu, to jakoś miałem taką zajawkę, żeby nagrać z tymi, którzy są najlepsi pod ziemią na ten moment, jak to mi się udało, myślę, ogarnąć. No z kim chciałbym nagrać? No jest kilka takich osób, przykładowo Faunem, z którym już mieliśmy, no, dłuższy czas chciałem z nim coś tam nagrać, zawsze jakoś tam coś wychodziło, mieliśmy, jakoś tam byliśmy stale w kontakcie. No myślę, że może w końcu to się uda nam zrobić, no nie chcę też nic zapewniać, bo to wiadomo, jak terminy gonią i tam różne sprawy. Kłe Bonafide teraz na przykład na Radę Kozacką płytą wleciał. Też popsuję, może coś tam uda się zrobić, żebyśmy byliśmy jakoś tam w kontakcie. No na przykład był jeszcze wcześniej kawałek nagrany już, złożony nawet z Młodym M. Miał być właśnie, ale jak się zestarzał, 2 lata leżał na dysku, nigdy o prostu nie słyszał. No i nie wiem, może też jakoś coś tam pomyślimy, żeby nagrać jeszcze raz. Fajnie właśnie, że w Ełku będzie ten festiwal. W tamtym roku nie mogłem być. Gdzieś w tym roku będę, więc myślę, że z kilkoma osobami, z którymi tam jakiś mam kontakt przez internet, spotkamy się, coś tam pogadamy, może właśnie coś, jakieś wyjdą kooperacje ciekawe. Co do na festiwal, no to wiadomo, tak, że będą jakieś tam kawałki, które są jakieś najbardziej znane. Ludzie, którzy na pewno będą chcieli tam usłyszeć Deszcz na przykład. W tej nowej płycie na pewno parę kawałków zagram, na pewno zagram coś nowego. Tam pamiętam właśnie i będę grał to z Remikiem ten koncert, bo właśnie fajnie on się gra, bo jakiś taki ma wokół trochę inny ode mnie, bardziej energiczny, to dodaje czegoś tam i właśnie dobrze z nim się gra i zawsze może na niego liczyć na scenie, no, fajna energia jest razem, jakoś tam się dobrze rozumiem, bo to też zależy z kim grasz, to żeby to nie było przypadkowe. Ludźmi, którymi się zna i w ogóle jest wtedy dobrze i myślę, że tam właśnie damy jakiegoś mojego materiału, może coś tam jakiś nasz wspólny kawałek, który tam nagraliśmy, może z Remikiem zagramy. No na pewno się postaramy, żeby dać tam z siebie maksimum, nie? Że nie tam przyjdziemy wypić coś ten i tam pokrzyczymy 5 minut i zjedziemy, nie? Na pewno damy siebie tak, że dobrze, żeby ludzie właśnie, bo będą z całej Polski, żeby ktoś usłyszał nas, kto nie zna i na przykład powie o konkretny koncert, nie? Chłopaki, co tam na jakąś płytę sprawić, czy coś tam, bo to chyba w tym chodzi. Nie wiem też właśnie, bo to kiedyś miałem w planach nagrać płytę z jednym raperem ze Słupska, z Hokiem, mieliśmy jakieś tam plany, ale to też na odległość było taki, że jakieś mieliśmy bity, już jakieś teksty, jakiś tam zarys tej płyty, ale to nie doszło do skutku. I właśnie to jest taki problem, że to też jak się z kimś robi, to trzeba się od kogoś uzależnić. Tutaj może nam się na przykład komuś strasznie podobać, jakiś bit mi się może nie podobać, tematyka może mi się nie podobać, to trzeba było tak się dobrać, no nie wiem. A z drugiej strony najlepiej właśnie było z kimś być blisko, nie? Żeby z nim chodzić do tego studia, nie tam, że tylko sobie wyślemy live'y przez internet i... Więc jakoś tak płyty z raperem na ten moment nie planuję żadnym. A co do kolejnych, no LP, nie wiem właśnie, LP jeśli miałbym nagrać, to myślę, że to w późniejszym czasie. Na razie epki, na pewno epki, no i będzie naprawdę w ciągu tego roku zamierzam puścić 2 lub 3 płyty. Każda z innym producentem. Sywek jeszcze tych producentów nie chcę zdradzać, ale kozackie bity, kozackie naprawdę i myślę, że będzie dobrze. W
klubem tam na właśnie nagraliśmy i świeżo był jakiś tam kawałek fajny, przy spontanicznym czasem można posłuchać sobie. Cały czas jesteśmy z Rubą w jakimś tam kontakcie, jakieś tam sobie bity podsyłaliśmy, mieliśmy jakieś numery już parę razy, to tak było. No ale jakoś to nie dochodziło do skutku. Teraz znowu coś tam na świeżo bicie, jakiś tam kawałek jest napisany. Mam go nagrać na dniach, więc myślę, że może to dojdzie do skutku. A w ogóle nie zapuściłem na tą płytę z tego powodu, że nikogo na tą płytę nie zapraszałem. To miała być taka moja płyta właśnie, ona bez jakiejś tam nie wiadomo jakiej promocji. Patronat tylko, ja po prostu za płytę, jakby tyle co tam Facebook. Po prostu to była płyta dla tych ludzi, którzy po 5 latach jakby czekali się na ten projekt. Wierzyli we mnie, nie wiem, pisali kiedy ta płyta wyjdzie, więc po prostu to było dla nich, nie? Chciałem po prostu sobie coś tam przypomnieć i też nie zależało mi, żeby nie wiadomo jak to było promowane. No to wiadomo, że na takim zawsze może nie było bitnym, ale to no, no było coś mocnego, tak. No w tej chwili on chyba już jakiś tych nie robi rowerowych projektów. Tak samo wiadomo Iron był podobno bardzo stylówka, choć trochę inne bendy. Ale no też właśnie kozacki styl, taki styl jaki lubię, na przykład co ja wiem, ja nie mam jakiegoś takiego, teraz jest taka ta moda na te trapy. Spoko jest tego posłuchać, ale jakoś nie wiem, no nie odnajduję się w tym, jakoś tak nie czuję tego. Myślę, że to jest taka moda przejściowa, że to po prostu się skończy, bo jakieś tak bardziej, nie wiem, czuję te kawałki takie bardziej rozkminkowe, te smutne takie, melancholijne. Po prostu do takich kawałków sobie wróci, tak, jak ktoś tam, nie wiem, walnie na tym trapie ten kawałek, tam hashtagów będzie punchline'y, nie wiadomo wszystko. To taki kawałek są moim zdaniem oczywiście tak na 2-3 odsłuchy, później się do tego jakoś tak nie wraca za bardzo. A jakiś kawałek z tam jakimś przekazem, jakieś są emocje, jakieś autobiografia w tle, no coś jest takie, czy przeżycia coś, to myślę, że to bardziej trafia do ludzi i chce się tego włączyć, tak, słuchać jeszcze raz. Myślę, że takie kawałki, więc nabicie Nuna na pewno to było coś super, a z tych co teraz robią bity, no to... No właśnie, no to z tymi producentami, którymi jakoś tam się jaram, to robimy projekt, myślę właśnie takie klimaty, że to nie będzie jakiś tam trap i te nowości, tylko bardziej właśnie klasycznie, stylowo. Pracuję teraz nad 3 płytami, po prostu ruszyłem, tak, za 5 lat. Miałem tam przestój 2 lata, praktycznie nic nie pisałem, nic nie nagrywałem. Jakieś tam miałem bardziej skomplikowane jakieś tutaj swoje życiowe sprawy i po prostu no, jakoś tam rap był gdzieś cały czas, był tak, był obecny dla mnie. Tak naprawdę myślałem, żeby skończyć tą płytę, ale jakoś to nie wychodziło, tak jak mówiłem. Nagraliśmy jakiś tam kawałek przykładowo z modułem, tak, on leżał 2 lata na dysku, nie wyszedł nawet, bo po prostu liczyłem, że dokończę tą płytę, a mogłem go wtedy puścić po prostu z internetu, tak. Kawałek się zestarzał, nie zrobiliśmy tego. No i teraz wziąłem się, tak. Jakoś tam się ogarnąłem. Studio mam pod ręką, tak, właśnie w Anglii mam, dzwonię, wbijam, nagrywam, więc to jest jakiś ten właśnie, mam dużo bitów teraz. Ciągle dostaję codziennie jakąś paczkę, jakieś bity nowe, ciągle są jakieś nowe pomysły i właśnie to teraz ruszę. Dopiero teraz właśnie myślę, czuję, że ruszę i będzie dobrze, tak, bo jak 3 płyty, to nie będą takie płyty wymuszone, tylko po prostu one są. Ja mam teraz wenę, piszę cały czas, mam te kawałki ciągle w głowie, piszą mi się zarysy, dostaję bit, już mam od razu numer w głowie i kozacko jaram się właśnie takim czymś, jak czuję ten proces twórczy cały. Na jesień na pewno wyjdzie ode mnie jedna epka, na przełomie roku może następna i myślę, że na wiosnę przyszłego roku to będzie 3. płyta, kontynuacja melodii, ballad i będą dźwięki blokowiska. A gdzie będzie można mnie usłyszeć? No teraz kilka kawałków. Nagrywam taki ten internet, można powiedzieć, spontany i będzie właśnie ten kawałek z Rublem. Będzie kawałek na bicie młodego producenta Bristola. Tam parę opcji o takich mniej znanych raperów, też gościnne zwrotki tam z Krakowa, z Warszawy. No myślę, że też dogram się na te płyty, bo tam obiecałem, więc też nie będzie można usłyszeć. Po prostu stać tam, nie wiem, śledzić jakoś tam na tym Facebooku, tam jakoś w miarę staram się dodawać, pisać coś o tym. No na ten moment nie ma jakiegoś takiego wyboru, że miałbyś to jakieś propozycje z wytwórnią czy coś, jakoś tak na tym nie zależało. Oczywiście jest dużo, teraz wychodzi tych labeli takich jakichś podziemnych, coś, nie wiem, typu tam jakiś każdy, no teraz Lego w Polsce to już tak się zadarło, że to nie jest tak, że gdzieś tam trzeba pracować, wychodzą ludzie na legalu, którzy, nie wiem, mają 1 płytę, mają 2 kawałki, 3, to wychodzi na legalu, to już nie jest tak jak kiedyś było. A gdybym miał gdzieś wydać Lego, to nie wiem, najbardziej chyba prosto, bo
No wiadomo, jaki to jest przekaz, gdzie to trafia i naprawdę jest spoko, jest promowane, tak jak wiesz, Faunem też miał mnóstwo opcji, tak, żeby gdzieś tam wydać czekoladę prosto, dostał ten prosto kontrakt. Jak widać, bardzo mi się to opłaciło, więc jeśli miałbym gdzieś wydać i byłaby taka opcja, to bym chyba chciał wydać prosto, tak, bo nie wiem, jakoś tam do alkopoligami przykładowo nie pasowałbym, jakoś tam stylistycznie myślę. A no podziemy, no ja nagrywam podziemy, tak, robię to dla siebie, nie liczę na jakiś tam hajs tego, bo no nie mam takiego oparcia, tak, żeby robić tak, muszę koniecznie szybko mieć ten ekran, tak, muszę zarabiać. Ja nie mam takiego ciśnienia na to teraz, po prostu robię, tak, co będzie, to będzie. Jeśli dostanę jakąś propozycję, będzie ciekawa, pomyślimy, tak. Na razie robię płyty, wkładam to w swój hajs i robimy, tak. Wiadomo, że to z czasem jest z nagrywaniem tak, że ten wokal jakoś idzie tym postęp. Wiadomo, głos mi się zmienia też, im byłem starszy, im młodszy, wiadomo, zaczynałem nagrywać, jak tam miałem 15-16 lat, tak, to jakby chodziło, to wiadomo, że ten głos nie był jakiś taki męski, można powiedzieć, tak, że był jeszcze taki słabszy, nie był mocny. No i co, tak samo jak to było z tym zawsze R, tak, że tam z niekształcem jest jakieś takie francuskie. No to nie wiem, jakoś tak specjalnie nad tym nie pracowałem. Tylko po prostu starałem się jakoś, żeby poprawić to może lekko, jakby te słowa bardziej może zaakcentować i żeby to miało jakiś taki smaczek, żeby po prostu to nie kuło w uszy, jak słuchasz kawałka, że a, wszystko spoko, ale ten, nie, tylko po prostu tak to zrobić, żeby to dodawało jakiegoś smaczku, tak, żeby tam wrzucić parę słów z tym R i to, żeby jakoś to brzmiało, bo na przykład jak stare płyty, jak ktoś przysłucha sobie Flexi, to na przykład Emil Blef też strasznie to wymawiał, a to fajnie brzmiało, to nikt nie mówi, że to kuje w uszy czy coś, tylko po prostu kozacko brzmiało, nie? Dodawało jakiegoś tam smaczku do tych wokali. No to myślę, że to był, znaczy pierwszy no był kozacki, tak, wiadomo, kozackie emocje to był, o kurczę, jaki to był rok. 2007 to było psa przed Jamalem. No to wiadomo, kozacko było, ale taki najlepszy to chyba był Mazurskie Płuca Rapu jeszcze i to był Soku i Marysia Starosta w 2011-12. No i był kozacki, zagraliśmy właśnie wtedy z Remikiem, była dobra moc, fajnie publika nas przyjęła. No i w tym roku właśnie na festiwalu w Ełku postaramy się zagrać jeszcze lepszy koncert i mam nadzieję, że to będzie mój najlepszy koncert. Chciałbym, żeby każdy kolejny był najlepszy, tak, żeby dać sobie maksimum, żeby publika właśnie fajnie wspominała ten koncert, żebyśmy mieli zajebistą frajdę z tego, jak gramy dla ludzi i starać się rozwijać. Zależy co nad wydziałaniem, bo jakoś tam pisać to zaczynałem już pewną to o kurczę. Tak, napisałem jakieś tam teksty. Podziękuję sobie mikrofon za 5 dyszek. Zacząłem nagrywać. Zajawka dużo była. No i jakoś tam później się skumałem właśnie z Piecią, z Serdefem, tak. Jakoś tam zaczęliśmy razem nagrywać. On miał już taki lepszy mikrofon, pamiętam w domu, to się wpadało do niego jakieś tam piwko, jakieś nagrywki. No i później to się ruszyło, tak jakoś no nie miałem zamiaru z tym przestać. Coraz lepiej mi to wychodziło i czyli myślę, że to mogłem tak datować na rok 2007, może pierwsze kawałki 6, ale pierwsza płyta, tak jak wiadomo, wyszła w 2008. No to 2008 to była moja pierwsza płyta. No to więc mogłem tak to datować, że wtedy zacząłem jakoś tam działać, tak, bo wyszedł pierwszy projekt ode mnie. No to wyszły dwie płyty, tak? Wyszło za 2009-2008. No zmienił mi się ta data, ten czas tak leci. Więc 2008, tak? To była pierwsza płyta Balady ulic. 5 lat przerwy, można powiedzieć, tak? W tym roku udało mi się w końcu. Wyszła ta płyta Melodia Miasta, kontynuacja, jakieś tam myśli, pomysłu. No i na pewno będą kolejne, tak? Tak jak powiedziałem, w ciągu roku planuję puścić 3 płyty. No więc tak, jesteśmy jakoś tam z Adamem Klepadło, tak, czyli wiersz produkcja. On tutaj obył całość nad tą płytą, tak, dał tam grafiki pod kawałki. No tu by cały czas jakoś tam planujemy, coś te okładki zmieniamy. No i powinna ta płyta wyjść, tylko jest właśnie taki problem, że mnie nie ma w Polsce. Jeśli ktoś by już zrobił tę płytę, wszystko było ładne, bo to mam pomysł na zajebiste wydanie w ogóle, to właśnie jak te płyty by przyszły, ja nie miał jak ich odebrać i powysyłać ludziom, to jest właśnie największy problem z tym, więc musimy jakoś to rozklinić. Jeśli nam wyjdą te płyty, a myślę, że tak będzie, więc
na pewno będzie jakieś info o tym i będzie można je dostać, bo jest spore zainteresowanie, co w ogóle mnie tak zdziwiło, bo mówię, ta płyta nie miała jakiejś tam promocji dłużej. Nas naprawdę sporo ludzi podbiło, tak, że już tu by chciało hajs sprzedawać, a też nie chcę tylko brać hajsu teraz, no to coś, czego, co jeszcze nie wyszło, więc to trzeba czekać. To nie wiem, no nie mam jakiegoś tam ciśnienia, żeby kogoś, nie wiem, z kimś tam nagrywać, że jakoś mi się pali, no mówię, tak jak z drugą, mówię, jakieś tam projekty zawsze. W Zełku, no spoko, na przykład mi się podoba, jak Suja z Betonem, tak, chłopaki. To jest taka stara szkoła, stara nawika, ale chłopaki robią cały czas postęp i to słychać, to widać po tych teledyskach. Suja tam z Papałem zajebiście, brat, ogarniają sprawę, właśnie klapnęli mi jedno teledysko na Radio Miasta. Fajnie chłopaki to robią, widzę, słychać ten postęp. No nie stoją w miejscu, po prostu mi się podoba, bo to jest tak, że właśnie dużo osób z tych starszych roczników stoi w miejscu. To nic się nie, tylko zmieniają się bity, jest ta sama nawika, te same tematy. A tu chłopaki się starają, widać to naprawdę kozacko. I to mi się podoba. No mówię, tak jak Wróbel tutaj bardzo fajnie się pokazuje, też jakoś to jest w ogóle inna stylówka niż w roku. Nikt tak nie nawija jak on. Wiadomo, to jest takie świeższe brzmienie, też nie mój styl, ale fajnie naprawdę to wychodzi. Świeżba, kozackie bity, klepie, tak, Piotrek Świstow robi kozackie bity. No nie wiem, tam z reperów, no też nie będę tam jakoś oceniał kogoś, nie wiem, wymieniał składów czy coś, po prostu no rzadko sprawdzam naprawdę. Bądźcie na bieżąco, Facebook Melodie Miasta, sprawdzajcie co tam wychodzi ode mnie. YouTube Melodie Miasta tak samo. No to usłyszenia na kolejnych projektach. Do zobaczenia na klipach i koncertach. Wierzę, że marzenia nie padną jak węgła i wierzę dwie, a życie nie przeleci przed oczami szybko, wierzę we. Patrzę w niebo, pytam gdzie jest ten świat, gdzie tak wiele szczęścia dawała zieleń w pletkach. Dziś pogubione doby, kilkudniowe maratony. Jeśli mam ci mówić szczerze, jestem kurwa tym zmęczony i...